No halo, do tej pory jest ze mną Młotka. Jestem! I witamy w skaszanionym troszkę Diablo 3. Skończył się sezon, skończył się ladder. Nasze postacie zostały przeniesione na non-ladder. Pozapychało nam skrzynki, bo teraz mamy w ogóle i z laddera, i z non-laddera przedmioty wszystkie się połączyły i w ogóle tak jest kiszkowato. No ale cóż, no trzeba to przeżyć. I trzeba grać dalej. Na razie gramy na non-ladderze, może później już poza, wiecie, żeby, no, poza wizją sobie stworzymy jakieś postacie ladderowe i będziemy, no. A to ja myślałam, że ladder się dla wszystkich skończył, a nie tylko dla nas. Nie no, dla wszystkich. A, i będzie robiony nowy. No już jest nowy. No to nie mogli nas automatycznie przerzucić? No ale to musisz założyć od nowa nową postać, o, tak? Ore, ty, no dobra. Na ladderze. Bo to o to chodzi, że wiesz, żeby się ścigać, kto jest najsuper. Najsuper w Diablo. No to ja nie będę zakładać ladderowej postaci, bo chcę dać innym szansę. No bo tak, no bo Młocie jest tak najsuper w Diablo, że w ogóle... Nikt tak super w Diablo nie umie grać, jak ja gram. Zmieniliśmy za to dla waszej uciechy naszego ginięcia poziom trudności na udręka 1. Więc może być zabawnie. Jej, dostałam poziom, a dopiero sobie skille zmieniałam na jakieś nowe, no. A ty z kimś tu walczysz? Dostałam runę, szybki lot. Nowa wiedza. Do opadającego miecza. Rozpruwacz dusz. Wow. To ja im tak luda zrobiłam, czy ty? Chyba ty, bo ja nie mam żadnego... ale im loda zrobiłam. No dobra. Jak Sasha Grey się czuje. O, tylu dużych. Nie, wiesz co, tak jak mi opadły ten... Jakoś tak ręce mi, skrzydła mi opadły, to się w głowie nie mieści, jeżeli chodzi o to Diabolo. No bo już tak fajnie było, no ale no... było tak fajnie, no ale widzisz. No ale no, wiesz, no w końcu się musiało kiedyś skończyć, no. Tylko, że szkoda, że aż tak szybko... Znaczy, no bo myśmy pod koniec ladera zaczęli dopiero grać. To też jest prawda, także nie możemy mieć... Nie zdążyliśmy skończyć. Dokładnie. Nie możemy mieć pretensji do Diabolo, tylko do siebie samych, nie? Nie lubię mieć pretensji do siebie samego, wiesz? Ja też nie. To mi przypomina o tym, jaka słaba jestem. Wiesz co, ja to przeraszuję może, bo to nie ma sensu zabijać wszystkich jednostek. Ale się za mną świeciło, fajnie. O, niebiescy. Ja bym ci proponował do mnie się bardzo szybko przeteleportować. O, bo pobiegłem, przeraszowałem i teraz Młotka, ratuj! Znaczy nie, no myślałem, że chcesz trochę expa, bo ja sobie tu poradzę, tylko że... Nie poradzisz sobie, moje agro! A nie, zapomniałem, już nie mam skilla, to agro, nie! No to nie moje agro. Bo tu są niebiescy, so. Muszę mieć więcej nienawiści. O Jezus, ja... Patrz, jakim pioruny zrobiłam! Piorunujące wrażenie na nich zrobiłaś. Uwaga, wybuchnie! Wybuchnie! Ja super, nawet jak we mnie wybuchnie. Kurna, jak mnie denerwują, bo oni teges. Oni teges szmeges, nie? Oni robią bu i się moja postać boi. Ty, zauważyłam, właśnie tak się zastanawiam, co ta moja postać chodzi, jakby miała, wiesz. Nie powiem co. No ja już dzisiaj byłam niegrzeczna wystarczająco. No bo oni bu robią. Masz, gin! A to ty jeszcze ich tutaj męczysz? Ja ich tu wszystko robię im. Dostałam szpony i zbawę. Ajajaj, ale zebrałem. No i bardzo dobrze, w końcu coś. Ha, 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 ha. Co za złośliwiec, no. To ja, dzień dobry. Dobra, mam... Właśnie, dostałam kolejną propozycję matrymonialną na maila. O, jaką? To już dwa maile są. Jaką tym razem? Jakąś taką ciekawą? Od Mirka dostałam propozycję, że on ci pisze. Nawet mu odpisałam, ale nic mi nie odpisał, więc chyba żartował sobie ze mną. Mirek, nie żartuj sobie z takich rzeczy. Prawda? To, wiesz, jak mi jest przykro, ja teraz szlocham po nocach. Młotka, to zupełnie poważne propozycje, a ty co? Ale popatrz, bo już jedną dostałam, drugą dostałam od Mirka. Ktoś trzeci napisze, to napiszę do TVP, żeby mi zrobili. YouTuber szuka męża. Ty, ale... O kurde, zapędzili mnie w koziego roga, no. Uratuję cię! Ja cię uratuję! Nadchodzę! Uratuję cię! Nie ma takiego, popatrz, jak cię uratowałam.
No tak. Rzeczy mi się pospełniły i nie widzę ich już. O, ktoś do nas rozmawia. Kto do nas rozmawia? Asmodan. Czytamy jego rozkazy. Co? No tak mówi do nas teraz w tle. Co? No, to nie słyszysz? Młotka? Ja słyszę głosy. No właśnie, a czy on tam przy tobie jest, ten Asmodan? Nie, tylko rozkazy Asmodana, część trzecia, i wygląda jak taki ptaszek z ulicy Zamkowej. No. Ten żółty? I rozmawia do mnie. No jest żółty, ma takiego dzioba. Ale tutaj mówię, że ten żółty ptaszek z... Tak, ten żółty ptaszek. Z ulicy Sezamkowej. Za mało dyscypliny. On miał nawet jakieś imię, ten żółty ptaszek, nie? No nie ptak? Wielki ptak! Ojej, to może nie ta ulica Sezamkowa. To może ta z Saszą Grey. Może tak. No, ale wiesz, jakby tak wracając do tematu, jakby napisała do telewizji polskiej, youtuber szuka żony, to jak oni tam, wiesz, w tym rolnik szuka żony, o, mam chyba złotego jakiegoś, tak, mam złotego. No, i osiągnięcie listu dostałam. Robili to takie zadania, co te laski musiały te kury skubać i tak dalej, nie? To ja bym na przykład dała zadanie, musicie crunchować całą noc. No. Albo grać dwie noce z rzędu w Diabolo. O Jezu, aż tak? Aż tak. Na non-ladder! Tak. Albo kto lepszy dom i szybciej kupi w Skyrimie. Nie jestem jeszcze gotowy. No tak. A widziałaś ten prześwietny zresztą materiał gąciarza na temat 48 godzin w tam... w tym? No to obejrzyj sobie. 48 godzin wpisz. I Krzyśka Gonciarza, film prześwietny w ogóle. No świetnie zrealizowany, świetny przekaz. Generalnie mówi o tym, że każdy ma 48 godzin takie samo. A to twoja sprawa, jakie wykorzystasz i tak dalej, i tak dalej. On sobie tam zapisuje na przykład wszystko, co zrobił. Coś tam, dwie minuty. I wiesz, nigdy tego więcej nie czyta, chodzi tylko o wstyd podczas zapisywania nierobienie nic. O, widzisz, to jest dobry eksperyment, mi by się przydał, chociaż znaczy, powiem ci szczerze, że mi się nierobienie nic bardzo rzadko zdarza. Świetny, naprawdę świetny, świetny materiał, polecam, no ale ja nie do tego dążyłem. Najbardziej dążyłem do tego, że potem Rojo zrobił parodię tego i po prostu tutaj już wymiękłem. Coś tam, śniadanie, 8 minut, coś tam, pobudka, 2 minuty, symboliczna rundka w Wiedźmina, 47 godzin. Ej, wiesz co, heheszki parodia, ale dokładnie zapewne to tak wyglądało. Nie no, ale Wiedźmin to 47 godzin, to tak, to nie no. Na pewno nie dałabym rady non-stop grać w Wiedźmina. Zwłaszcza przez 47 godzin, ale powiem ci coś bardzo strasznego. No. Jak wychodziło Diabolo 3, no, to mój współlokator ówczesny wziął 2 tygodnie urlopu. O matko. Ja wtedy też wziąłam 2 tygodnie urlopu. O matko, nie żartuj. Kupiliśmy... Nie kończ tego. Ale poczekaj, nie kończ tego. Kupiliśmy zgrzewkę Burna, czy tam innego, ja Monstera. Ale słuchaj dalej. I przez 2 tygodnie, dzień w dzień non stop, od rana do wieczora graliśmy w Diabolo i żywiliśmy się pizzą. Ja pierniczę. A po tych 2 tygodniach już nigdy więcej żadne z nas nie spojrzało na Diablo. Ja tak miałem tylko jeden raz, że grałem do... Zacząłem grać gdzieś o, powiedzmy, 10 nad ranem i skończyłem grać o 5 nad ranem. I to były Simsy trójka. O, widzisz, no w ogóle Simsy są wciągające. Masz na kanale Simsy? Nie, nigdy, bo ja tylko... To był jeden raz, jak zagrałem Simsy. I nigdy więcej nie odpaliłeś. I nigdy więcej nie odpaliłem. To znaczy, że ty się w Simsy nie umiesz dobrze bawić. No, bo już wybudowałem wszystko, mój koleś już był szefem w swojej firmie, już w zasadzie miałem kasy jak lodu i to wszystko. I to zrobiłem, wiesz, w przeciągu tam tego jednego dnia, więc... Nie, to się tak w Diabolo się nie gra. W Diabolo się na przykład buduje wielką fabrykę. Diabolo? No, znaczy, Boże, w Diabolo, w Simsach. Bo gram w Diabolo, patrzę Diabolo, a mówię o Simsach, tak. To przeteleportuj się do mnie, co? Sekundę, bo ja tutaj robię masakrę i się tak wciągnęłam, rozmawiając z tobą. No. W każdym razie już się do ciebie teleportuję. W Simsach to się robi, najlepiej to się w dwójkę w ogóle w Simsy gra i można sobie... Można sobie taki zakład pracy otworzyć i tam zatrudnić na przykład kilku nastolatków
Ale nie, no, ale mówisz już o jakichś Simsach z dodatkami, przypuszczalnie. Tak, z dodatkami. A ja grałem w podstawkę, zaraz jak wyszła. No to tam tyle czasu aż spędziłem. No właśnie o to chodzi, że wiesz co, no już miałem wszystko wymaksowane, co się dało i no i frytki, no i dziękujemy, no. Tak, to coś nic dziwnego. Dzień dobry, już jestem u ciebie. Bo ja tutaj rzeźnie robię. A ty lubisz rzeźnie, więc... Tak, to jest coś dla mnie. Bo tu już 49 zabitych z rzędu. Aby to zrobić, muszę mieć 51. No i co? Udrękę włączyliśmy i co? I co? I co? I bijemy jakiś kościokrwia jakiegoś. A to jest akurat dosyć częsty quest jak... Aaa! Wybuchnie! Ha! Złapałam! Co złapałaś? Wybuch. 55 poziom, 51 mam. No i dobra, no i hartowanie w ogniu walki, współpraca. Tak. Współpraca. Teraz. Ty, co tu jest? Bo on sklepa ma i Sklepa ma takiego! Piękny sklep. Ale nic dobrego dla Sfinksa? Mnie. Dobry Sfinks. A rodzina zdrowa? No zdrowa, dziękować. A żona zdrowa? A zdrowa, dziękować. A koń zdrowy? Stary, nie mogę szybciej, ta bryka ma tylko dwa konie mocy. Dobra, chodźmy stąd, bo tutaj już... Ale oni mają grube dupy i nie mogłem się tam przez nich przebić. O, patrz, leteport. Jaki leteport? Leteport. Aha, dobra. A ja się go zleteportuję. Ty, mam, tutaj jest gdzieś... Ojojojojojoj, uważaj, to się stało złego. Wybuchają. Tak na zielono, dzień dobry. Wskrzesiłam cię chyba, czy nie, czy sam się wskrzesiłeś? Nie, sam się wskrzesiłem. Jak to działa? Jaki uroczy! Kupisz mi takiego? No, pewnie, że tak. No masz, weź sobie tego, oj, zdechła psina. O nie. Wiesz co, bo tutaj takie łażenie to takie bezcelowe trochę według mnie. A bo my tu mamy jakiegoś questa chyba do wykonania. Tak, dlatego ja, znajdź wyłom w podziemiach twierdzy. Ja bym to przeraszował. No to już, no to ja osiągnąłem 51 poziom. Zatrzymujemy się tylko na niebieskich i na żółtych, bo może coś wydropią i heja banana. Heja banana. Tam taram tam! Tam taram tam! Tam taram tam! Tam taram tam! Biegniemy. O nie! Wybuchające cholery, kurna! Kuli za nami brakuje. Kula daje fula. Ale popatrz, jak to jednym filmem można sobie zrobić serię w internecie, która zostanie zapamiętana na wieki. Kurna, ale jemu się wydaje, że on zrobił karierę wielką, przecież nagrał tych filmów więcej później. Naprawdę? A czekaj, bo oni są niebiescy, to ich się bije. No właśnie. To także... ja tutaj odpalę wszystkie super skille. Dzień dobry, psie! Proszę mnie tu nie trącać nosem. Także wiesz, to zależy od punktu siedzenia, nie? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak chyba tak. Było takie powiedzenie w polskim kiedyś. Było. Było? No, coś tak właśnie mi się kojarzyło. Pieseł, nie przeszkadzaj, my tu w diabologram! Chociażby dla pieseła byś mogła kamerkę odpalić. Ale smutno! A, wybuchające! Mardy fajnie sobie wymyślił sposób na kamerkę, bo też nie chciał się pokazywać na kamerce. To odpalił sobie tego, jak to się nazywa. No to takie cholerstwo, co jak mówisz do kamery, to tak samo się pies na przykład rusza. A tak, kojarzę. A to ja nie wiem, czy ja bym znalazła równie brzydkiego awatara, więc... Jezus. Chociaż trochę oddał moją oczywiście jakże wspaniałą, oryginalną urodę. A miałam raszować, a ich bije jak pierdoła, no. Proszę mnie tu zostawić, proszę mnie tu zostawić. Przejścia pozatykane na leptera, cholera jasna, jak ja mam tu przejść? Wybuchają. Dobrze, będę pamiętać. Ile ich tu jest, jak czy wesoło. Ja to generalnie już jestem chyba na miejscu, prawie że. Prawie dobrze, że. Najwyżej się niebieskiego opuściłeś, nawet dużo niebieskich. Bo tutaj mam nawet złotego, ale jest ich już tylu, że... Super, zabijemy wszystkich. No to się tepnij do mnie, to zobaczysz, co tu się dzieje. Ja agro, ja sama zaraz umrę, ale to nic. Ja super agro wszystko utrzymam. Ja pierniczę. Aż się zablokowali, chyba ich zbadżyłam. O, fucket w nogi! W nogi! Nie!
No nie, nie żartuj sobie nawet. Nie żartujcie sobie nawet. Wróciłem w to samo miejsce, w którym byliśmy. Okej. To czekaj, to możesz do mnie na przykład zawrócić. Zabijemy najpierw tych moich, później tych twoich i wygramy. Ale ty nic nie rozumiesz. Czemu nie rozumiem? Myśmy bardzo źle poszli. Jak very bad. Zupełnie jak... nie w tym kierunku, co trzeba. To jak prowadzisz? Przecież ty jesteś przewodnikiem Diabolo, ja tylko umiem w to grać. Ale ty znasz całe Diabolo zawsze, wszędzie. Nie. Tak. No dobra, no to jesteśmy po bardzo przeciwnych stronach mapy w tym momencie, nie wiem czy widzisz. Widzę chyba. Ja tutaj biję niebieskich i im spuszczam łomot, zablokowałam ich w drzwiach, więc szybko nie przejdą. A ja szukam wyłomu. Dobra, ja tu muszę z shiftem klikać, bo jak do nich podejdę, to będę miała tak smutno. Że sobie pozwolisz użyć eufemizmu, smutno ci się będzie robić? Tak. Ale ich po prostu, 19 zabitych. Jak tam kosz! Znalazłem wyłom. Kosze, Jezu, jak ja mam szybkie palce, nie wiedziałam, będę musiała kiedyś z tego skorzystać. Możesz się do mnie przeteleportowywać, bo ja jestem już na poziomie dobrze, trzecim. Dobrze, tylko ich pokaram. Tylko ich pokaram, im tak zrobię źle. Do końca życia będą mnie pamiętać. A kurde, skończyły mi się gniewy. Furie. Nie chciałbym cię pospieszać, ale... Ja wiem, masz kłopociki, ale on już... O kurde, ja mu prawie nic nie robię. A już tylko jeden mi został, no nie wierzę. No dobra, to pozbieram zabawki i idę do ciebie. Bo jak masz beze mnie umrzeć, no to... Nie, to dobra, to wiesz co, bo ja już tutaj jestem bardzo... Czekaj, bo ja się już teleportuję do ciebie. Nie! To co za gnój? Patrz na mnie, jak robiłam teleport. O kurde, co tu zaszło? Nie! Bo ja sobie to raszuję, nie? Tak generalnie. Nie dostałam klatkę! Dobra, pasuje znaleźć jakieś miejsce, postać kciuk troszeczkę i się do ciebie teleportować. To poczekaj chwilę, bo ja już jestem na miejscu u bossa. Dobrze. O, jest i punkt kontrolny, to się tepaj do mnie, będziesz miała punkta kontrolnego. Poczekaj, bo dostałam klatkę i zaraz umrę. Nie, ja wszystko naraz! Przeżyję to! Nie dam się! No przecież nie mam się jak ruszyć. Uciekać. Zdążę. Kurde, tutaj wszędzie są wszyscy. Jak ja mam grać w takich warunkach? Teleporty rzucać, Fira dostałam, klatkę dostałam. Panie kochane... Fira dostałaś? Będziesz musiał kiedyś zobaczyć, co tu się dzieje. Most obrężniczy, opuszczę, przejdę. O kurde, jeszcze jeden żółty. Więcej żółtych! Dobra, czy ty mogłaś się do mnie przeteleportować po prostu? Nie mogę, nie mogę sobie miejsca znaleźć na teleport. A chyba, że zacznie. Nie, jak zaczniesz wchodzić, dobra, zaraz umrę, to się duszkiem. Muszę wracać do swoich kości, czy nie? Nie, możesz wrócić do miasta na przykład. Wskrześ przy ostatnim punkcie kontrolnym. Wskrześ w mieście, dziękuję. Oj, matka. Trzeba było szybciej umrzeć. Dobra, i klikam na twój banerek i idę. Jej! A punkt kontrolny? Co? No tu już mam zaznaczone, wchodzimy. No to dobrze, zatwierdź. Idziemy na bossa. Zatwierdź, tak. Zabij Ghoma! Ghoma zabij! A to ten śmierdzący taki? No ja wiem, nie wąchałem go, ale wygląda na śmierdzącego. O tak, to ten śmierdzący. Aha, patrz jak ma suty przybite. O. Dobra, trzeba taki go... trochę perwerentny. Trzeba go zabić po prostu, nie? To jest taki plan na dzisiaj. Dobra, tam będzie... Padał jak domy w Afganistanie. O Jezu, ty paskudo! No co? Zrobiłam jeszcze. Dobra, ja muszę chwycić. O, dziękuję. Dobra, ja go tutaj zamrożę go. Jak będę miała skilla. Proszę, panie. Dobra. Umrzył. Proszę. I co, nic? Ani jednego złotego? Naprawdę? A. Tylko żółtej dostałam Cthulhu na baner, jakbym chciała. Co dostałaś? Cthulhu na baner. To taka ośmiornica, prastara, która mieszka na dnie, jest potworem. Nie kojarzysz? Tak, oczywiście. Kiedyś się przebudzi i wszyscy będziemy mieć przewalone. Wracam do miasta. A to Kraken! Nie, to Cthulhu! To Kraken! Cthulhu! Cthulhu nie jest Krakenem. Cthulhu Srulu. Jest Bogiem!
Nie, on jest przedwiecznym. A to jest jeden pies. Ktulus rulu. Dobra, nieważne. Dzięki serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się do następnego odcinka. Pa! Cześć!